Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym przedświątecznym nastroju. Dzisiaj kolejny webinar Cambium Mowy. Ja się nazywam Sebastian Opiela, jestem takim menadżerem technicznym tutaj na region, w którym żyjemy. Ze mną na linii również jest dyrektor sprzedaży Sylwester Chojnacki oraz nasza Ewa Buchajczuk, która wspiera tutaj nas cały czas też sprzedaży, pomaga naszym partnerom, również naszym klientom. Jesteśmy we trójkę. Tradycyjnie damy dwie minutki dla spóźnialskich. Jest już 10:01, więc jeszcze minuta i dosłownie za chwilę zaczynamy webinar poświęcony konfiguracji systemu CNWave, czyli naszej platformy 60-gigowej, którą od około roku już propagujemy na rynku polskim. Także jeszcze minutka i zaczynamy już nasze spotkanie. I wybiła 10:02, więc startujemy. Tradycyjnie przygotowałem dla Państwa kilka slajdów, a później przełączymy się na część praktyczną. Także dzisiaj mówimy o podstawowej konfiguracji systemu CNWave naszego. Oczywiście mówimy o platformie 60-gigahercowej. Powiemy sobie, jak uruchomić kontroler na stacji bazowej, jak skonfigurować sieć optymalnie, skonfigurować nody. Jak przeprowadzić wizowanie w urządzeniu? To jest dość ważny temat, bo odbywa się to zupełnie inaczej niż w przypadku systemów, które do tej pory znaliśmy. No i później jako ostatni element taki pokażę jeszcze, jak włączyć ewentualne szyfrowanie części radiowej w sieci. Przypomnę komponenty systemu. Mamy stację bazową dwusektorową V5000, do której możemy podłączać urządzenia klienckie V1000 lub V3000. V1000 to jest urządzeniem bardzo małe, o takim niskim zysku, a V3000 jest urządzenie dużo większe, o większym zysku i posiada porty umożliwiające transmisję ponad 1 gigabit, a konkretnie posiada porty 10-gigabitowe, 2 nawet. Żeby dostać się na stację bazową, żeby ją zacząć uruchamiać, trzeba oczywiście swój komputer przypisać do sieci, która wyświetla się tu na czerwono, czyli nierutowalna sieć 169.254.1.0, 16-bitowa maska tej sieci. Jeżeli nic nie skonfigurujemy w swoim komputerze, a mówimy o komputerach z platformą Windowsową, wtedy automatycznie nasz sprzęt jest gotowy, żeby w tej sieci operować. Ja oczywiście sobie ustawiłem adres statyczny, żeby nie tracić czasu na pracę mojego DHCP-a, który próbował być za każdym razem, przy każdym restarcie tutaj urządzenia, zdobyć adres IP z niego. Więc połączymy się do tego adresu i rozpoczniemy naszą konfigurację. Tak samo konfigurujemy inne urządzenia. Ważną rzeczą jest to, który port w stacji bazowej używamy do konfiguracji. W pewnym momencie trzeba wybrać tak zwany interfejs POP, czyli ten interfejs, którym dostajemy się do urządzenia. Tych interfejsów w sumie jest tutaj 3. No, tak naprawdę 2 głównie używamy, czyli albo ten główny PSU, który obsługuje prędkości od 10 megabitów do tak naprawdę 10 gigabitów i mamy interfejs SFP, światłowodowy, który również może być 10-gigowy, a również może pracować w trybie 1-gigowym. Więc ważne jest, którym interfejsem do urządzenia się podłączamy i którym będzie płynął nasz internet do klientów. Urządzenia klienckie, tak jak wspomniałem, ta sama domyślna adresacja, czyli ta podsieć 16-bitowa 169.254, nierutowalna.
Po tym adresie oczywiście możemy dostać się na urządzenie. I tu dygresja, nie ma potrzeby konfigurowania niczego na urządzeniu klienckim. Tak naprawdę dobrze skonfigurowana stacja bazowa przesyła konfigurację do urządzeń klienckich. Klient V3000, ta sama sytuacja, ta sama adresacja, oczywiście inne zyski antenowe, inne możliwości. Jeżeli chodzi o architekturę zarządzania, to co dzisiaj przedstawimy, to będzie zarządzanie z webu interfejsu tak naprawdę urządzenia, czyli ze strony tego urządzenia. W naszym przypadku będzie to urządzenie V5000, na którym uruchomimy kontroler end-to-end i następnie dokonamy pełnej konfiguracji sieci. Tak naprawdę moglibyśmy również użyć do tego CN Maestro, z tym, że ustawienia są identyczne. Być może przy następnej okazji użyjemy CN Maestro, aczkolwiek tutaj konfiguracja wygląda trochę inaczej niż w przypadku rozwiązań CN Pilot czy EPMP, bo ustawione parametry na urządzeniu odzwierciedlone są w CN Maestro i tak naprawdę w drugą stronę. Więc mamy taką pełne lustrzane odbicie tego, co ustawiamy na urządzeniu w CN Maestro i tego, co ustawiamy na CN Maestro, to od razu widzimy to też na urządzeniu. Do naszego skonfigurowanego urządzenia V5000 podłączymy sobie jedno urządzenie w wersji V1000 i pokażę, jak należy wizować to urządzenie, żeby pracowało optymalnie. Zanim wybierzecie się Państwo na instalację, zawsze sugerujemy sprawdzenie możliwości podłączenia danego klienta w naszym oprogramowaniu Link Planner. Jest to bardzo intuicyjne oprogramowanie, proste, z konserwatywnym podejściem, jeżeli chodzi o możliwości podłączenia w danych punktach urządzeń. Link Planner współpracuje z mapami terenowymi, z mapami również klaterowymi, czyli przeszkodowymi. Bardzo jesteśmy w stanie w dużym stopniu określić szanse, czy mamy możliwość przesłania usługi do danego punktu, a co najważniejsze, możemy ustalić, jakich poziomów sygnału spodziewamy się w danym punkcie, co ułatwia następnie wizowanie, bo możemy policzyć sobie, czy zbliżyliśmy się, możemy sprawdzić, czy zbliżamy się do tego, co zostało skalkulowane przez Link Planera. I to tak naprawdę była ta krótka prezentacja, którą obiecałem, a teraz przełączymy się na obsługę przeglądarki, którą będziemy konfigurować. Ja tylko poproszę o potwierdzenie Sylwestra, czy przełączenie widoków zadziałało i czy tak jest, widać wszystko działa, wszystko działa. Platformę ScanWave. Super, dzięki Sylwku. Więc jak widać, pisałem adres w przeglądarce, domyślny adres urządzenia V5000, czyli 169.254.1.1. Obok w okienku, czego Państwo nie widzą, puściłem sobie pinga na ten adres. I to jest dość ważna informacja. Zacznijmy od włączenia kontrolera na urządzeniu, czyli kontrolera end-to-end. Domyślne logowanie się na urządzenie to admin. Nie chcę tutaj nic zapisywać, oczywiście. Tak wygląda strona główna. Zanim cokolwiek skonfiguruję na tym urządzeniu, włączę na nim kontroler end-to-end. I tu bardzo ważna rzecz. Przechodzę do ostatniej tutaj zakładki po lewej stronie. Onboard end-to-end controller. Klikam przycisk enable. Mogę sobie tutaj zmienić nazwę tego site'u i to za chwilę opowiem o tej nomenklaturze, z czego to się bierze. A właściwie to może mądrzej byłoby nazwać to, że site to jest miejsce, gdzie instalujemy dane urządzenie. Tak, więc to już moja nazwa tego site'u, tego miejsca, tak naprawdę jest to miejsce, gdzie to instalujemy. Włączam sobie
ten kontroler, czyli muszę kliknąć to Enable, tak? Więc mam włączony kontroler. Póki co, w związku z tym, że dzisiaj nie używam AES-a, mogę sobie je wyłączyć, nie mam potrzeby jego używania. Mogę zmienić też nazwę dla urządzenia od razu w tym punkcie. To jest mój pierwszy V5000, tak? Czyli tutaj wpisuję nazwę, gdzie jest ten V5000, gdzie on się znajduje. Tutaj jest jego nazwa, a tu mamy wysokość i szerokość geograficzną, którą tutaj wpiszę sobie 0, bo tak naprawdę nie ma to dla nas znaczenia, w którym miejscu to instalujemy. I przyciskam przycisk zapamiętania tych danych. Co teraz się dzieje? Tak naprawdę teraz na urządzeniu uruchamia się software'owy kontroler end-to-end. Wydaje nam się, że wszystko już się wydarzyło, a tak naprawdę to ciągle się dzieje. Jedynym wskazaniem tutaj dla nas, że tam coś ciągle się dzieje, jest utrzymanie otwartego tego okna pingowania. Tutaj na ekranie przeglądarki będą się działy różne rzeczy, będą się pojawiały czerwone komunikaty, że coś jest niedostępne. I wiele osób przysyła mi, które próbują konfigurować sprzęt, łapie mi wtedy screeny, przysyła, co się dzieje, ten sprzęt nie działa. Po prostu wymagana jest spora dawka cierpliwości na początek i ta wiedza, że trzeba spokojnie odczekać do momentu zrestartowania się urządzenia, a ten moment będzie widać w okienku CND, gdzie pinguje cały czas urządzenie. Jak proces ten się zakończy, wtedy możemy jeszcze raz zalogować się na urządzenie. Mówię o procesie bootowania i wtedy zacząć właściwy moment konfiguracji naszej sieci, naszego urządzenia V5000. Ja może w międzyczasie dodam, że Państwo możecie wpisywać sobie pytania na naszym czacie tradycyjnie. Na koniec te pytania Sylwek dla mnie przeczyta, a jeśli ja będę umiał na nie odpowiedzieć, to oczywiście postaram się na te pytania odpowiedzieć przed końcem naszego webinaru. Po webinarze oczywiście na naszym forum zrobimy wątek związany z tym webinarem i te pytania też tam znajdą się, zarówno pytania, jak i odpowiedzi. Mój proces jeszcze się tutaj nie zakończył. Czekamy jeszcze chwilkę. Okej. O, dopiero w tym momencie przerwała się komunikacja z moim urządzeniem. Dopiero teraz nie mam pinga do urządzenia, także trochę to trwa, stąd moja prośba o cierpliwość przy tym pierwszym uruchamianiu. I ona zarówno tyczy się uruchomienia systemu w wersji punkt wielopunkt z użyciem urządzenia V5000, jak i w wersji punkt punkt, bo dodam na marginesie, że zarówno konfiguracja punkt wielopunkt, jak i punkt punkt wymaga uruchomienia tego kontrolera end-to-end na urządzeniu. I znaczy mówimy tutaj o najprostszej konfiguracji sprzętowej, zwłaszcza w przypadku punkt punkt ma to sens, żeby używać tego kontrolera onboard, czyli tego kontrolera, który jest w urządzeniu i nawet w przypadku zestawienia łącza punkt-punkt na urządzeniach V1000 również musimy włączyć ten kontroler na urządzeniu. Oczywiście na jednym urządzeniu, tylko na tym, który będzie pracował jako nasz master w tym połączeniu. Widzę, że mi już urządzenie zaczęło odpowiadać, więc może ja tutaj przyspieszę troszeczkę, nie czekając aż. O! I teraz po zalogowaniu się tak naprawdę będziemy mogli zacząć właściwy proces konfiguracji tego urządzenia.
admin, admin. Wyłączające nagrywanie, czyli nasze urządzenie. No w związku z tym, że podaliśmy współrzędne znikąd, ono na początku pojawia się na mapie w różnych dziwnych miejscach. Tutaj widzimy, że GPS w moich warunkach udaje mu się tutaj uzyskać koordynaty, czyli widzi kilka satelit nawet, co nie zmienia faktu, że w warunkach testowo-laboratoryjnych ja wyłączę to urządzenie GPS, żeby tutaj na mnie nie przeszkadzało i przechodzę do konfiguracji podstawowej części konfiguracji sieci. Mamy tutaj kilka okienek. Kliknąłem, tu jest taka zakładka z trybikiem. Mamy podstawową konfigurację, czyli Basic, gdzie widzimy, że zostało domyślnie włączone brydżowanie warstwy drugiej. To oczywiście jest potrzebne, jeżeli chcemy korzystać z adresacji IP4, czyli urządzenie wtedy jest naszym takim koncentratorem połączeń tuneli GRE i cały ruch odbywa się poprzez te tunele. Mamy tutaj też zakładkę Prefix Allocation dla adresacji IP6. Pamiętajmy, że kontroler, który uruchomiliśmy na urządzeniu, tak naprawdę korzysta z tej automatycznej konfiguracji IP6 i wszystkie urządzenia, które będą do niego się podłączały, będą rozmawiały z nim za pomocą tej właśnie adresacji IP6. To wszystko się dzieje tu automatycznie. My możemy ewentualnie zmienić ten prefiks, wygenerować sobie inny, ale domyślnie oczywiście tutaj w naszym przypadku jak najbardziej będzie działał. Kraj, który się wybrał, oczywiście kraj ADER nie ma tutaj ograniczeń mocowych. Możemy wybrać sobie właściwy kraj, wtedy będziemy ograniczeni tymi ograniczeniami w danym kraju mocowymi. Tak naprawdę te ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie urządzenia V3000, bo zarówno stacja bazowa V5000, jak i urządzenie V1000 ma moc nadawczą o wiele niższą niż dozwolone moce w Europie. Kanał. Domyślnie, to jest ważne, że domyślnie urządzenie ma wybrany tylko jeden kanał. Jest to kanał drugi, który jest takim optymalnym kanałem na bardzo bliskie odległości. No my tutaj najczęściej zakładamy, że będziecie używać Państwo tych urządzeń na trochę większe odległości, że to nie będą od razu budowane takie sieci kwiatowe, chociaż liczymy na to, że w którymś momencie przełamiemy to nasze myślenie i z gwiazdy wyjdziemy rzeczywiście w taką sieć kwiatową. Ja zmienię sobie ten kanał na czwarty, który daje nam najlepsze pokrycie. I tak naprawdę nic więcej tutaj nie muszę zmieniać, jeżeli nie daję urządzeniu wyjścia w świat, nie mam zamiaru podłączać go do internetu, mogę to ustawienie tutaj zapisać w tej chwili i tak już zostawić. Następna zakładka, proszę zwrócić uwagę, że my ciągle jesteśmy w sieci, czyli to oznacza, że my tak naprawdę w tej chwili konfigurujemy kontroler end-to-end. Wszystkie zmiany, które tu konfigurujemy, to jest kontroler end-to-end, a nie urządzenie samo w sobie. Zarządzanie, to możemy sobie określić kilka parametrów SNMP. Co najważniejsze, SNMP domyślnie oczywiście jest włączone. Możemy ograniczyć sobie zakres adresacji tylko niestety do IPv6, która może sczytywać dane z urządzenia. To jest ważne, że SNMP, jeżeli chodzi o CNWave, nie umożliwia robienia ustawień za pomocą SNMP. My możemy sczytywać ustawienia, ale nie możemy robić konfiguracji za pomocą protokołu SNMP. To jest bardzo ważne. Nasi koledzy z południa, Czesi, od razu chcieli robić wszystkie ustawienia za pomocą SNMP, czyli tworzyć różne skrypty. Denerwowali się, że nic nie działa. Tak jest system skonfigurowany, że SNMP jest do szczytywania, a ustawienia wszystkie odbywają się za pomocą właśnie kontrolera end-to-end, który nie obsługuje tak naprawdę protokołu SNMP. Czyli to szczytywanie odbywa się bezpośrednio z urządzeń, a konfiguracja odbywa się za pomocą kontrolera end-to-end. Stąd
Tutaj nie ma możliwości, żeby dokonywać zmian za pomocą SNMP. Oczywiście to jest też miejsce, gdzie możemy zmienić hasło dla administratora. Mamy trzy rodzaje użytkowników: admin, installer i monitor. Admin może zrobić wszystko, installer może zrobić wszystko oprócz zmiany haseł oczywiście, no a monitor pozwala poobserwować, co się dzieje w systemie. Kolejna zakładka to jest security i tutaj ona jest domyślnie wyłączona i sugeruję ją zostawić wyłączoną. A dlaczego? Jest kilka powodów, dlaczego warto to zrobić. Po pierwsze, nie musimy nic ustawiać w urządzeniach klienckich, gdy podłączamy je do sieci. Po drugie, w tym systemie nie ma takiej bezpośredniej możliwości przechwytywania danych, jak w innych rozgłoszeniowych systemów, ze względu na bardzo wąską wiązkę. Jest to wąska szerokości, można powiedzieć, połączenia punkt-punkt. Także tutaj ciężko jest o jakikolwiek podsłuch, a jeżeli chodzi o tryb pracy urządzeń. Tutaj klient nie może podłączyć się do stacji bazowej, dopóki stacja bazowa go nie zawoła, więc wyjęty jakiś klient obcy z pudełka, on w ogóle nie próbuje się podłączyć. Tak naprawdę on czeka na to, że stacja bazowa go zawoła, więc jeżeli my nie podamy parametrów, a konkretnie MAC adresu urządzenia, które chcemy, żeby się podłączyło, ono i tak nie ma szans tutaj się do nas dostać. My na koniec zmienimy sobie to ustawienie, ale to już wtedy, jak będziemy mieli zestawione łącze. No i oczywiście zakładka zaawansowana, gdzie można wiele rzeczy zmienić, czego oczywiście nie sugeruję robić. Można zmienić tu dużo więcej rzeczy, niż pozwala interfejs web. To jest tak naprawdę bardziej zakładka dla naszych inżynierów niż dla użytkownika. Tutaj można zmienić wszystkie parametry systemu bezpośrednio w tabelach JSON-owych i sugeruję tutaj tak naprawdę zupełnie, sugeruję tu nie mieszać, tak to może brzydko określić. To wszystko jest, mówiliśmy o ustawieniach sieci. To było wszystko związane z ustawieniami sieci, czyli z ustawieniem kontrolera, a tu mamy też zakładkę nody, gdzie mamy na razie pierwszego noda, czyli tą naszą stację bazową, to nasze V5000 i tu po kolei mamy zakładkę część radiowa. Widzimy, że to urządzenie jeszcze nie nadaje, tutaj nie ma żadnej konfiguracji w tej chwili. No, jest to związane z tym, że nie mamy podłączonych klientów, a być może również z tym, że mój GPS nie jest na tyle stabilny tutaj pracując w mieszkaniu, więc pierwszą rzecz, którą będę chciał zrobić, to wyłączę ten GPS, tak? Czyli wyłączę sprawdzanie stanu GPS-a, kliknę tutaj Submit. Teraz wyłączyłem, wiem, że niezależnie od tego, czy urządzenie odbiera sygnał z satelit, czy nie, to będzie nadawało, gdy nadejdzie taka potrzeba. Tu możemy określić oczywiście maksymalną moc nadawczą. Ja zostawię tą maksymalną moc nadawczą 38 EIRP, to jest sumaryczna moc transmitera plus zysk anteny, gdzie zysk anteny wynosi 22 dB, 22,5 konkretnie, a reszta to moc nadawania urządzenia. Część sieciowa, adres IP istnieje tylko, jeżeli chodzi o nody, zarówno distribution node, czyli stacje bazowe, jak i klienckie urządzenia, czyli client node. Adresacja jest statyczna, ustawiamy ją statycznie. Nie ma możliwości tutaj DHCP-a, póki co jest to tylko statyczna, a jeżeli chodzi o urządzenia klienckie dołączane do systemu, to ta konfiguracja może być już dynamiczna z serwera DHCP. Czyli adres IP4, urządzenia do zarządzania. Tu jest ta konfiguracja tego POP, czyli naszego Point of Presence, czyli tego punktu, z którym dosyłamy ten internet. To jest wewnętrzny adres tego naszego urządzenia IP6, tego POP-u, tego interfejsu. I tu wybieramy port, którym będziemy dosyłać ten internet do urządzenia. To jest ważne, żeby tutaj wybrać ten właściwy port. Ja z urządzeniem moim, z moim V5000 rozmawiam portem elektrycznym, jest to ten port główny, main, więc mam tu zaznaczony ten interfejs. Urządzenie ten POP w przypadku wielu
urządzeń stosowanych w sieci istnieje możliwość, czy wielu dostawców, istnieje możliwość skonfigurowania tutaj routingu BGP i po włączeniu tego tutaj pojawia nam się okienko do konfiguracji BGP. My zostaniemy przy statyku, ja tu nic na tej stronie tak naprawdę nie będę zmieniał. I mamy kilka ustawień. Możemy wyłączyć porty, których nie używamy na wszelki wypadek, żeby ktoś nam się gdzieś kiedyś tam nie wpiął i czegoś nie próbował zrobić. Ja osobiście sugeruję jednak je zawsze zostawić, bo to pozostawia nam ewentualną ścieżkę jakiegoś debugingu. Jeżeli tracimy komunikację z urządzeniem, możemy wtedy bezpośrednio na obiekcie do urządzenia spróbować się podłączyć, zobaczyć, co się z nim dzieje. Tu jest kilka ustawień warstwy drugiej i to bardzo ważne, że nie ma tutaj, jest możliwość, jest coś takiego, co nazywa się Visible Broadcast Float, więc jeżeli włączymy tę funkcję, to zamkniemy komunikację w warstwie drugiej pomiędzy klientami, ale może to prowadzić do sytuacji, że będziemy też mieli problem z zarządzaniem i to może ważne. Możemy mieć problem z wejściem na adres IP naszych urządzeń klienckich, co nie znaczy, że nie będziemy mogli nimi zarządzać, bo nadal będziemy nimi zarządzać z poziomu kontrolera end-to-end, czyli jakby będziemy widzieli, że jest z nimi komunikacja na poziomie systemowym, ale być może nie będziemy mogli wejść na interfejs tego urządzenia, web interfejs tego urządzenia. Z tym trzeba się liczyć, dopóki urządzenie samo z siebie nie będzie chciało, nie wyśle jakiegoś pakietu do bazy, to ta komunikacja taka bezpośrednia po IP4 z urządzeniem może być utrudniona. Oczywiście istnieje tutaj dodatkowe możliwości, jeżeli mówimy o tej strukturze takiej kratowej, czyli jest możliwość monitorowania i automatycznego przełączania tuneli do innego urządzenia V5000, innego urządzenia POP w okolicy, jeżeli Ethernet w naszym głównym, w tym konkretnym urządzeniu z jakiegoś powodu straci komunikację z internetem, jeżeli jest uszkodzenie portu, czy na switchu, który jest podłączony, wtedy automatycznie kontroler end-to-end może przekierować ruch tych tuneli grę do innego urządzenia, które jest w zasięgu. Można dodatkowo urządzenia, stacja bazowa wyposażona jest w port AUX, czyli możemy sobie włączyć tutaj zasilanie, jeżeli tam podłączamy jakieś urządzenie. Ono domyślnie ten port pracuje jako port switchowy, ale jeżeli chcemy włączyć zasilanie na tym porcie, a to jest zasilanie zgodne ze standardem 802.3AT, nawet można urządzenie podłączyć. Możemy tam podłączyć kamerę wideo jakąś do monitoringu, możemy tam podłączyć jakieś inne urządzenie, na przykład V3000, jeżeli chcemy zrobić jakąś przerzutkę ewentualnie na dalszy obiekt. W przypadku struktur kratowych możemy też tutaj tworzyć interfejsy, kilka interfejsów POP, czyli takich pracujących z protokołem OpenR, możemy ruch automatycznie przekierowywać na inne porty w przypadku, gdy z danego portu nie mamy komunikacji ze światem. No i ostatnia opcja to jest ustawienie zarządzania out of band, czyli możemy któryś z portów wybrać do zarządzania. Jeżeli nie chcemy tego zarządzania robić w WLANie, chcemy mieć kompletnie odseparowane zarządzanie, możemy wtedy to zarządzanie przesunąć na inny port, czego specjalnie nie spodziewam się, że ktokolwiek będzie robił. Sekcja WLANów. Przypominam, że działamy na urządzeniu, tak? To jest nasze urządzenie. I teraz to jest nasze urządzenie, które jest POP-em, tak? Czyli ma dostęp do sieci i będzie nam ten dostęp rozdzielać do innych urządzeń. Ten port POP, on nie daje, on jest zawsze przezroczysty, tak? Czyli ja mogę sobie na tym urządzeniu włączyć management WLAN, żeby zarządzać moim access pointem poprzez WLAN zarządzający. Taki sam management WLAN mogę włączyć na urządzeniach klienckich, ale port mój jest zawsze, port mój pozostaje przezroczysty dla wszelkiego rodzaju ruchu. To, co jeszcze mogę zrobić, możemy dodać, czyli tak, WLAN zarządzający, czyli
C-tag, czyli C, prefiks, i możemy sobie dodać jeszcze QNQ dodatkowo, czyli możemy jeszcze ten cały ruch zarządzający też wrzucić do VLANu jeszcze S, czyli stosować QNQ do zarządzania. Ja oczywiście tutaj VLANów nie będę stosował. No i tu mamy później zakładkę security, to która jest do użycia w przypadku użycia serwera Radius, czyli możemy skonfigurować Radius i naszych klientów wtedy możemy autentykować nie poprzez WPA, klucz WPA, czyli tylko poprzez ustawienia właśnie serwera Radiusowego. Tu mam teraz świetny przypominać, że ja powinienem wyłączyć sobie wszystkie inne gadżety. Czego nie zrobiłem, przepraszam. No i oczywiście zakładka Advanced, której też sugeruję nie używać. Jest to zakładka raczej dla naszych inżynierów. Omówiliśmy sobie ustawienia kontrolera end-to-end, ustawienia sieci. Teraz pozostało nam stworzyć link. A żeby ten link stworzyć, musimy wejść w zakładkę Topology. Tu mamy stworzone, no tu tworzymy tak zwany site. Bardzo ważne jest, żeby każde urządzenie, czy to klient, czy stacja bazowa, były instalowane w innych sajtach. Oczywiście, jeżeli tworzymy jakieś struktury, możliwe jest ustawienie w jednym sajcie kilku urządzeń, do czterech tak naprawdę, ale stosujemy to tylko i wyłącznie wtedy, gdy używamy mesha. Mesha, ewentualnie połączeń kablowych. Jeżeli mówimy o połączeniach radiowych, to każde urządzenie nasze musi znaleźć się w innym sajcie, czyli w innym miejscu. Więc ja tu mam takie jedno miejsce, w którym stworzyłem, które stworzyłem dla tego urządzenia V5000, pierwszego, które mam. Więc teraz, żeby dodać klienta, który będzie korzystał z tej stacji bazowej, muszę również stworzyć dla niego site. Więc klikam zakładkę, że to jest mój nowy site. Wpisuję, że tu jest moje V1000. Oczywiście musimy podać jakieś dane. To mogą być dane właściwe. W przypadku pracy z interfejsem urządzenia, to jest, nie ma możliwości ustawienia na mapie tego klienta, ale w przypadku, gdy to nasz kontroler zonboardujemy do CNMS, to wtedy możemy sobie na mapce przesuwać tego klienta i te dane zostaną tu automatycznie uaktualnione. Czyli dodałem mój site dla urządzenia V1000 i nadchodzi ten moment, w którym mogę dodać to urządzenie V1000 do mojego systemu. Żeby to zrobić, muszę mieć MAC adres tego urządzenia. A żeby to zrobić, muszę się dostać do mojego wcześniej tutaj przygotowanego pliku, w którym sobie ten MAC adres zapisałem, więc go kopiuję. I dodaję moje urządzenie klienckie. Nazwa, site, w którym się znajdzie, typ urządzenia. Oczywiście nie może to być PopNode, bo klient nie jest tutaj popem. Wybieram urządzenie CN i mój MAC adres tego urządzenia. Oczywiście nie może to być nigdzie żadnych spacji. To jest platforma V1000 i wciskam przycisk Save. Wiele osób w tym momencie czeka na połączenie linku. Niestety to się nigdy nie wydarzy. Stacja bazowa nie wie, że ma stworzyć jakiś link i w ogóle nawet nie próbuje tego robić. Więc to urządzenie jest offline i ono nie zadziała, dopóki my nie powiemy naszemu urządzeniu V5000, że ono ma taki link zestawić. Więc musimy wejść w sekcję Links i dodać taki link bezprzewodowy. Wybieramy typ linku, że jest to ten link bezprzewodowy. Wybieramy urządzenie A. Mamy tu dwa rodzaje nodów, A-Node i Z-Node. To nie ma znaczenia, gdzie wybierzemy. Wybieram mój pierwszy V5000, to jest moje urządzenie. I tu wybieram sektor, do którego będzie się podłączał ten klient.
Pamiętajmy, że stacja V5000 jest dwusektorowa. Sektor po prawej stronie, patrząc z góry urządzenia, to sektor pierwszy. Sektor po lewej stronie, patrząc z góry, to jest sektor drugi. Ja wiem, że moje urządzenie podłączy się do sektora pierwszego i teraz wybieram urządzenie klienckie, czyli mój pierwszy klient. Tutaj jest tylko jedna możliwość, tylko jednego sektora, więc wybieram ten pierwszy sektor. To jest punkt, w którym wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle dla urządzeń klienckich możemy wybierać tutaj sektory. No jest to, sprawa, odpowiedź jest prosta. My możemy sobie stworzyć link pomiędzy dwoma urządzeniami typu V5000, czyli możemy połączyć te urządzenia w mesh, czyli tworzymy tutaj połączenie sobie pomiędzy tymi urządzeniami. Stąd ta możliwość wyboru sektorów zarówno dla noda A, jak i dla noda Z. Klikam przycisk Save i nie wiem, czy to się wydarzy automatycznie, muszę się przyznać szczerze. Urządzenie powinno, a jest, wydarzy się, ponieważ status Ignition is enabled, czyli moja stacja bazowa zaczyna wysyłać zapytania. Zaczyna w trybie sektorowym, czyli w całym trybie 140 stopni z sektora pierwszego wysyłać zapytania, czy jest gdzieś w pobliżu taki klient o takim MAC adresie. Tak? Jak widzimy, pokazało się na chwilę, że link jest aktywny, a to oznacza, że się tam zestawiło to połączenie. Ono się zestawiło tylko na chwilę, tak naprawdę. Po tym chwilowym zestawieniu kontroler end-to-end przekaże informacje, ustawienia wszystkie temu urządzeniu. W trakcie, gdy to się będzie działo, ja wejdę, zrobię jeszcze jedną zmianę, czyli wracam do okienka z trybikiem, konfiguracja, nody. To jest mój ten, pojawił się tutaj ten mój pierwszy node i oczywiście zmienię adres IP, żebyśmy tu nie mieli jakiejś kolizji. Zmienię go z jedynki na dwójkę i wcisnę przycisk submit. W momencie, gdy ten link będzie się zestawiał, pokażę tutaj, jakie mamy możliwości ustawień tych VLAN-ów, więc możemy włączyć VLAN zarządzający. Do tego urządzenia również możemy go wpuścić, ten VLAN w VLAN QNQ, czyli ten operatorski VLAN z tagiem S, czego tu nie będę teraz robił. Oprócz tego możemy ustawić tryb pracy portu ethernetowego. Czyli możemy go wybrać opcję Q i wtedy mamy kilka trybów pracy. Domyślnie urządzenia wszystkie działają jako transparentny bridge, przenosząc zarówno pakiety tagowane, jak i nietagowane. W momencie, gdy włączymy tutaj opcję, że pracujemy w trybie Q, czyli VLAN-u tylko tego C tag, tak? Nie mamy tutaj możliwości użycia QNQ, bo to jest ta druga opcja, która jest rozwinięciem tej pierwszej, tak? Czyli w pierwszej możemy zrobić wszystko bez tego outer taga QNQ, a w drugiej wszystko to samo, plus całość ruchu możemy zamknąć dodatkowo, zenkapsulować do VLAN-u typu S. Dwa słowa na temat ustawień tych VLAN-ów. Mamy tutaj takie możliwości. Jeżeli wybierzemy opcję Q, pamiętajmy, że urządzenia klienckie nie pracują w trybie NAT. One zawsze pracują tylko i wyłącznie jako bridge. Więc musimy sami się zatroszczyć o izolację klientów i stąd sugestia, żeby używać VLAN-ów. Tryb Q, mamy teraz takie opcje. Jeżeli przychodzą na port pakiety nietagowane, możemy je zezwolić i wtedy musimy je zatagować z jakimś VLAN-em. Czyli one, to będzie działało jak access port dla tego typu ruchu. Na przykład setka, i wtedy wszystko będzie wychodziło. To jest tu priorytet, to jest od 0 do 7. To ma tylko sens w momencie, gdy rzeczywiście używamy jakichś priorytetów, ale możemy też ustawić VLANy, które przepuszczamy przez system. Tak? Czyli możemy sobie stwierdzić, że VLANy od 200 do 300 przepuszczamy przez system. Czyli to, co przyjdzie nietagowane, zatagujemy z VLANem 100, a VLANy tagowane, czyli tranki, przepuścimy przez system lub ewentualnie odfiltrujemy. To już od nas zależy, jaka jest nasza decyzja i jak mamy ustawioną sieć. Możemy w ogóle nie dopuścić ruchu nietagowanego, tak? Czyli jakby dropować ruch nietagowany, a powiedzieć, klient ma nam dostarczyć VLAN 200 na przykład, tak? I tylko taki VLAN przepuścimy wtedy
przez sieć. Dodatkową funkcją jest, taka funkcjonalnością jest możliwość przemarkowania VLAN-ów, czyli jeżeli dopuszczamy, że klient przesyła nam VLAN 200, my tak naprawdę możemy sobie tutaj ten VLAN 200 na wyjściu ze stacji bazowej wypuścić jako VLAN 2000 na przykład, tak? I wtedy wypuszczamy sobie, robimy remarking, czyli klient dosyła nam 200, my wypuszczamy jako 2000, czyli możemy my na naszym poziomie zmienić ten VLAN i możemy też zmienić priorytet do tego VLAN-u. Czyli jeżeli klient, sprytny klient podłączył nam urządzenie i ustawił priorytet numer 7, myśląc, że damy mu wyższy priorytet, da jego usługi w sieci, to my możemy sobie ten priorytet tutaj z powrotem wyzerować. Kolejną zakładką jest, ja oczywiście to, aha, nie chcę tego nagrywać, to jest security. To jest ta sama zakładka, która jest też dla stacji bazowej. No i oczywiście advance, gdzie sugerujemy je nie używać. Ja się zastanawiam, czy mój link się już zestawił. On tak naprawdę powinien się zestawić, ale z jakiegoś powodu to się nie wydarzyło. Chociaż link jest aktywny. Link jest aktywny, ale z klientem z jakiegoś powodu nie rozmawiamy. A to jest sytuacja co najmniej dziwna. Ja sobie tylko sprawdzę jedną rzecz. Sprawdzę, czy pingujemy drugą stronę. Tak, nie utworzył się tunel z jakiegoś powodu. I dlatego mamy tutaj nieaktywnego klienta. Zestawionych tuneli zero. Tak, to jest ewidentnie jakiś problem, który się pojawił. Link zestawiony, tunelu brak. To jest popnąć. Mamy go w różnych sajtach. Link aktywny, tunelu brak. Czyli nie mamy z nim komunikacji po IP4, ale mamy z nim komunikację po IP6. Zobaczmy status. Sygnał, czy jest jakiś sygnał, czy to urządzenie odbiera od nas jakieś tutaj parametry. Wygląda, że tak, link jest zestawiony. Jest reakcja, nie ma tunelu. No w takiej sytuacji chyba nie zostaje nam nic innego, jak zrobić restart tego urządzenia. Sprawdźmy, czy nam to przywróci komunikację. Mówiąc szczerze, trochę mnie ta sytuacja tutaj zaskoczyła. Jeszcze się nie spotkałem, żeby w tak prostej konfiguracji to nam nie zestawiło tunelu. Poczekajmy chwilę, czy ten taki prosty restart nam pomoże. Nie mamy bridge'owania. Jeszcze raz obejrzę sobie moje ustawienia. Best pops. Wszędzie używamy domyślnych ustawień. Interfejs główny, bardzo dobrze.
Więc tu się takiego nie wydarzyło, to by mogło to uzasadnić. Po kolei sprawdzam ustawienia, ale wszystko jest w porządku. Nie, nie ma tutaj moich błędów, nie widzę swoich błędów. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na ponowne zestawienie się linku po tym restarcie. Może ja to wejdę w tą topologię, pokażę w tym czasie, co się dzieje. W linkach widzimy w momencie, gdy stacja bazowa wyszukuje klienta. Tutaj powinniśmy widzieć ten licznik igniczny na temp zwiększający się, tak? Ona powinna regularnie zwiększać ten licznik, wysyłając zapytania do urządzenia klienckiego, czyli w tym trybie sektorowym wysyła cały czas zaproszenie jakby do systemu. To jest to, co mówiłem, że jakby nawet jeżeli nie mamy włączonej funkcji WPA2 na łączu, to i tak nikt nie jest w stanie się do nas podłączyć do tego naszego urządzenia, dopóki tak naprawdę stacja go nie zawoła. Podłączył się, link się stworzył. Tunel się nie stworzył z jakiegoś powodu. Prefiksy są z tej samej podsieci, więc jakby tu nie ma powodu, dla którego miałby się nie stworzyć. Coś musiało się tu nam na płaszczyźnie między kontrolerem end-to-end nie zestawić odpowiednio. Może zróbmy tak, żeby nie tracić czasu teraz na dochodzenie, bo pewnie trochę to by nam zajęło. Ja bym przejdę teraz do następnego punktu, czyli do. Jakby link jest zestawiony, rozmawiamy z urządzeniem. To, co się nam nie wydarzyło, to jakby mamy komunikację IP6, ale nie mamy tutaj komunikacji IP4 między tymi urządzeniami. Stąd ja nie mogę tutaj sobie wingać nawet tego mojego urządzenia, co nie zmienia faktu, że ja bez tej komunikacji tak naprawdę jestem w stanie pokazać procedurę ustawienia najlepszego widzowania, procedurę zwidzowania tego łącza. Więc zróbmy to teraz, a na koniec ewentualnie spróbujemy jeszcze uruchomić tę komunikację w warstwie drugiej. Gdzie tak naprawdę dokonujemy tego ustawienia? No możemy tego dokonać po stronie klienckiej, a możemy też po stronie stacji bazowej, tak? Czyli możemy informować naszych instalatorów od strony stacji, ale oni mogą to samo zrobić po swojej stronie, czyli na urządzeniu, na które mogą sobie tam wejść, wchodzą w sekcję statystyka i
performance i włączałem sobie jednosekundowe odświeżanie tej strony. I co jest najważniejsze tak naprawdę? Mamy tutaj wykres, ja chyba przesadziłem z odwizowaniem tego linku, bo ja specjalnie go tutaj odsuwam w inną stronę, żeby pokazać ideę. Się zrywa ten link teraz. Ok, udało się. Na co zwracamy uwagę? Normalnie w systemach zawsze zwracamy na RSSI, prawda? To jest nasza najważniejsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. No, w przypadku CNWave'a 60-gigowego, no, niestety RSSI nam niewiele mówi, a to ze względu na to, że w jedną i w drugą stronę zaimplementowane są mechanizmy automatycznej kontroli mocy. Teraz jeżeli odwizowujemy, często jest tak, że podczas wizowania nasi instalatorzy widzą nagle sygnał dużo lepszy niż widzieli przed chwilą, tak? Czyli bywają takie sytuacje, że podczas przekręcania urządzenia nagle widzimy, ojej, jaki był świetny RSSI, a to się wszystko wydarzyło dlatego, że druga strona w danym momencie, przez to, że link się rozwizował, nagle zwiększyła moc nadawczą i pojawiło nam się lepszy sygnał, przez chwilę lepszy sygnał. Ale naszym celem nie jest ten sygnał lepszy mocowo, tylko naszym celem ten sygnał jest utrzymać na najniższym z możliwych poziomów, zachowując najwyższe możliwe modulacje i przygotowując system na ewentualne problemy związane ze zmianą pogody w przypadku opadów, bo oczywiście tutaj opady mają duży wpływ, więc najważniejszym naszym oknem, na które będziemy zwracać uwagę podczas wizowania systemu, jest okno EIRP, tak, czyli ta moc, aktualna moc nadawcza. Tu mamy kilka wskazań tej mocy, jaka była maksymalna w danym momencie, jaka była minimalna i do czego dążymy? Dążymy do minimalnej mocy EIRP, czyli ustawiamy urządzenie tak, żeby ono nadawało najmniej. To jest nasz cel. Chcemy, żeby nadawało jak najmniej, bo to oznacza, że w przypadku, gdy przyjdzie jakieś zmiany w warunków pogodowych, zwiększy się tłumienie w eterze, wtedy automatycznie urządzenie zwiększy moc i wtedy uda nam się utrzymać usługę. Proszę zwrócić uwagę, teraz będę ten link. Ten link jest celowo trochę rozwizowany i będziemy ten link troszkę dowizowywać. Ja to będę robił bardzo powoli. Tak, poprawiłem troszeczkę. Widzę, że ja pracuję w ogóle tutaj z fali odbitej póki co, więc trochę tutaj będziemy mieli przeskoku. Moja baza tutaj póki co ja zwiększę. Tak, teraz jakby ten link był przez chwilę bardzo rozwizowany, urządzenie nadawało bardzo dużą mocą. I teraz próbujemy osiągnąć optymalne parametry. Aczkolwiek w warunkach domowych jest to trudne do demonstracji, bo widzę, że mój link pracował zupełnie z fali odbitej. Nie, zupełnie nie w swoim sektorze. Nie wiem nawet, którędy to się tu odbijało. O, teraz doszliśmy do sytuacji, której nie chcemy, tak? Czyli nasz urządzenie pracuje z maksymalną mocą, nie mamy żadnego marginesu błędu i tak naprawdę przy takiej zakładamy, że jeżeli instalujemy ten link w piękną pogodę i nasza moc nadawcza utrzymuje się tutaj na poziomie 38 dBm, to jest duża szansa, że taki link może w momencie zmian pogodowych tracić swoje
właściwości, pogarszać swoją jakość usługi. Ja go teraz może postaram się zupełnie rozłączyć. Niestety moich warunkach on się nie chce. O, udało się go rozłączyć. Nie udało się jednak. Mamy tu za dużo wszelkich odbić. Oczywiście, pytanie jest, czy można zostawić link pracujący na poziomie. O, proszę, teraz wreszcie mój link przełączył się w tryb nie pracy z odbicia, tylko bezpośredniej. Proszę zwrócić uwagę, co stało się z moim EIRP. W warunkach realnych u Państwa nie będzie takiej sytuacji. Zawsze będziecie mieli, żeby w ogóle link działał na odległości pewnej, to no, nie ma możliwości pracy z odbicia. Musi pracować w trybie los. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. Moja stacja tutaj zaczęła pracować z mocą 13 dB, czyli moje EIRP jest 13, a maksymalne jest 38, czyli mam teraz ogromny zapas transmisyjny. Proszę zwrócić uwagę, co się stało z RSSI. To jest teraz ważny moment. Czy można zostawić pracujący link na 38 dB, czyli maksymalną mocą pracuje na obiekcie? Otóż tak, można zostawić pod warunkiem, że nasz sygnał RSSI przy tej maksymalnej pracy, tak, że nasz sygnał RSSI wtedy jest na poziomie wystarczającym do tego, żeby w przypadku deszczu czy tłumienia utrzymać usługę. No i to jest pytanie, jaki to jest poziom? No to jeżeli nasz link potrafi pracować nawet z sygnałem minus 72 dB, tak? Więc jeżeli mielibyśmy przy 38 decybelach mocy nadawanej EIRP, mielibyśmy sygnał, tak jak u nas w naszym przypadku, minus 55 decybeli, to tak link spokojnie można zostawić pracujący, bo nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie podnieść mocy nadawcy, to jeżeli ten sygnał nam spadnie do minus 62 czy minus 70 decybeli, to ciągle będziemy w stanie tutaj świadczyć usługę. Ta usługa ciągle będzie zachowana. Więc to odpowiada na pytanie, czy zawsze musimy mieć mniejszy. Nie, to jest optymalnie jest mieć możliwość ewentualnie, żeby urządzenia mogły podnieść moc nadawczą, ale nie zawsze taka sytuacja się zdarzy, zwłaszcza w przypadku instalacji punkt wielopunkt, gdzie moc nadawcza urządzenia stacji bazowej, czyli tego V5000, jest równa 38 dBm, więc bardzo często na odległości 200-250 metrów ta moc będzie bliska maksymalnej, żeby druga strona pracowała optymalnie, aczkolwiek ciągle będziemy mieli około 10-12 decybeli tego zapasu. Pamiętając o tym, że do minus 70 decybeli spokojnie system jeszcze pracuje. W każdym razie celem naszym przy wizowaniu jest próba minimalizacji parametru EIRP. To jest nasz cel, czyli minimalizujemy EIRP, tak jak tu w końcu nam udało się uzyskać w tych moich warunkach, i wtedy mamy pewność, że w przypadku zmian pogodowych ewentualnie jeszcze parę decybeli stacja będzie mogła zarówno jedna czy druga dorzucić, żeby utrzymać ten link. Ja teraz spróbuję włączyć dla tego linku szyfrowanie. Tunel ciągle mi się nie zestawił, niewiadomego powodu. Konfiguracja sieci i security. Włączę klucz PSK. Wpiszę tu jakiś klucz. Wcisnę parametr zapisz i zobaczymy, co teraz się tutaj nam wydarzy. W międzyczasie jeszcze raz moje te adresy tu sprawdzę. Wszystko tu mam skonfigurowane właściwie. Zobaczmy, co się wydarzy. To pewien link naraz mi się rozłączył na chwilę, tak? Ciągle rozmawiam z tym moim pierwszym urządzeniem. Tutaj mam link, który w tej chwili jest rozłączony, ponieważ wprowadziliśmy szyfrowanie w PSK. Tu nam się automatycznie pokazało, że ono się wprowadziło. Sprawdzam, co się dzieje z tym linkiem. Czy licznik igniszy na TEMS rośnie? Oczywiście powinien rosnąć tutaj. Tak, licznik rośnie, więc link powinien za chwilę się zestawić.
Ta informacja o włączeniu klucza powinna zostać również przekazana do urządzenia klienckiego. No, jeśli ona się nie przekaże, to mielibyśmy chyba odpowiedź, że to na którym poziomie tutaj nastąpiło rozjechanie tych urządzeń. Ewidentnie się nie przekazuje, to powinien być proces automatyczny. Ja w takim razie spróbuję jeszcze tutaj wyłączę to security i spróbujemy usunąć ten link. Być może podczas procesu kreowania go coś nam tutaj nie wyszło. Usunę moje urządzenie. Dodam je jeszcze raz. Jeszcze raz dodam link. Bezprzewodowy, pierwszy sektor, safe. Dobrze, proces wystartował. Link się stworzył. Przynajmniej chwilowe, poczekajmy, niech on się ewentualnie rozłączy, jeszcze raz połączy. I tunelu brak. Może Sebastianie, to jest tak jak z naszym tunelem w Warszawie na południu. Też go cały czas brak. Czekamy, czekamy. Sylek, to jest bardzo dobra próba rozładowania sytuacji. Ale ja myślę, że nie będziemy dalej drążyć. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Moglibyśmy zrobić reboot ewentualnie całego urządzenia, ale nie wiem, to też tak trochę ewidentnie coś się gdzieś tu wydarzyło i ja bym chciał, żeby nasi tutaj zajrzeli i tą konkretną sytuację przeanalizowali. Nawet nie chciałbym teraz, żeby on się naprawił, tylko żeby ktoś mi tutaj wszedł i zrobił pełny debugging tego, co się stało. A my ewentualnie na forum, tam gdzie ten wątek wpiszemy, to ten wpis, wytłumaczymy, co się stało z punktu widzenia po debugingu naszych inżynierów. Dokładnie tak. Zróbmy tak i przejdźmy dalej po prostu, bo też już jesteśmy godzinę już po czasie. Dobrze, to Sylwek, to pytania może, tak? No ja jak ten kliknę tutaj ten reboot tak zupełnie z czystej ciekawości, a ty w tym czasie może przeprocesujmy Dobrze. Pytania, jeżeli się pojawiły. Dobrze, to więc tak, pytań, jeszcze raz, ja sobie otworzę naszą całą stronę.
Oczywiście kilka pytań, takich uwag, że to pewnie śnieg, ale myślę, że w warunkach domowych Sebastiana raczej nie zasypało. Więc zostawiam te pytania. Zachęcam do kolejnych pytań. Mamy tutaj teraz takie pytanie, między innymi od pani Bartka. Poważne pytanie, czy możemy testowo wymusić stałe parametry mocy tylko po to, żeby przy wizowaniu mieć tą samą moc nadawczą? Po wizowaniu można ustawić na auto? To jest pytanie. No niestety nie ma takiej możliwości w chwili obecnej. My pracujemy nad trybem wizowym, więc tak, jeżeli chodzi o wizowanie punkt, ono się odbywa zupełnie inaczej i tam możemy włączyć tryb wizowania. Mówię o urządzeniach V3000 pracujących w trybie punkt-punkt. I tam rzeczywiście jesteśmy w stanie ustawić specjalny tryb wizowania, graficzny, bardzo fajny, który pozwala nam zoptymalizować to połączenie. W trybie punkt wielopunkt póki co nie ma takiego narzędzia, aczkolwiek no my główkujemy i myślimy nad tym, żeby to, co jest dzisiaj, żeby to ulepszyć i żeby rzeczywiście ułatwić monterom pracę. Okej. Odpowiedź jest taka, że na chwilę obecną nie ma możliwości, aczkolwiek pojawi się jakiś tryb alignment w kolejnych wersjach firmware'u dla urządzeń pracujących również w trybie punkt wielopunkt, czyli taki alignment na kliencie dodatkowy. Jasne. Tu mam jeszcze pytanie, którego nie za bardzo ja rozumiem. Jest od pana Pawła. ADF. A? DF dla sieci IP4? Jest takie pytanie. Nie wiem, co to oznacza. Default gateway, przepraszam, a default gateway, czy jest dla sieci IPv4. Przychodzi pewnie o to, co ustawialiśmy, rozumiem. No ale tam jest opcja ustawienia adresacji default gatewaya, tak? W konfiguracjach noda. Tu mamy gateway IP. Dla każdego urządzenia możemy go wpisać. I pytanie jest, czy coś nie powinno być tam wpisane? No, nie, absolutnie, to nie ma nic wspólnego. My ewidentnie widzimy, że się nie tworzy tunel, a tak by są niezależne rzeczy. Dobrze, czekam na dalsze pytania. Nic tutaj. Pytanie tutaj jest, że być może to jest inny sektor, w którym się podłączamy z tym urządzeniem, ale to też chyba nie ma w tym momencie. Nic by nam się nie pokazało. Nie, to nie jest inny sektor. Wszystko jest tutaj jak najbardziej w porządku. Coś się stało z urządzeniem. No, ktoś musi tu zajrzeć, no nie ja niestety. Jasne, znaczy ja jasne. zauważyłem jedną prawidłowość podczas tego konfigurowania, że po włączeniu tunelu tego kontrolera end-to-end, ten proces, zanim ono się zbutowało, zdecydowanie zajął zbyt dużo czasu. To powinno się wydarzyć szybciej, więc ja zakładam, że tutaj coś się wydarzyło gdzieś niewłaściwego i pewnie trzeba było go wrócić, wyłączyć, włączyć, ale no nie będziemy teraz tego online wszystkiego robić. No, dla mnie najważniejsze jest, że to jest jakby stała sytuacja i możemy tutaj wpuścić inżynierów, żeby przypatrzyli się, co się wydarzyło. No, to jest dla nas najważniejsze, żeby ktoś tutaj zdebagował problem. Jasne. Tutaj jeszcze Wiemy, że reboot nie pomógł. Propozycja pana Bartka jest tutaj, żeby spróbować jeszcze slash przez 24. Rozumiem, to chodzi o adresację. Tworzenie tunelu się jakby nie ma nic wspólnego z tymi adresami, które tu ustawiamy, więc tutaj możemy odpuścić te propozycje wszystkie. Jasne. Tunel ma się zestawić nawet, jeżeli będę miał ten sam adres, ale nawet jakbym go w ogóle nie miał. Tunel jest jakby tutaj oddzielną sprawą. Tunel zestawia się po IP6 tak naprawdę, a nie po IP4 i to jest tutaj, tu jest problem. Jedyne co moglibyśmy zrobić, spróbować to tutaj zmienić ten prefiks na jakiś inny. Zobaczyć, czy to się nam przeniesie na drugą stronę. To w międzyczasie jeszcze, Sebastianie, inne pytanie jest, to w kwestiach jeszcze kanałów, czy wybór 1, 2, 3, 3 lub 4, jest jakaś tabela wytycznych co do odległości i tak dalej? Nie ma bezpośrednio tabeli jako takiej. No wiemy tylko, że Link Planner jest najlepszym narzędziem, który pokaże, co się wydarzy, tak? Gdy zmieniamy kanał. To jest kwestia tłumienia tlenu. Ten kanał czwarty pozwala, a to jest minimalne tłumienie tlenu.
No tu ważna informacja jest też taka, że my na kanale czwartym możemy budować całe sieci, tak? My możemy spokojnie pracować na jednym kanale w naszym systemie, a to dzięki tej synchronizacji GPS, którą ja dzisiaj wyłączyłem tutaj, no ale tak jak mówiłem, w warunkach normalnych, tak jakby domyślnie ta synchronizacja powinna być włączona zawsze. I to pozwala nam użyć jednego kanału w całej sieci. Okej. Okay. Nie mam, nie widzę więcej pytań na razie. Zmiana prefiksu też tutaj nie uratowała sytuacji. Ona się przeniosła, przerzuciło się to, ale no tunel ciągle z jakiegoś powodu jest nieżywy. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo nie widzę więcej na razie. Jaki jest realny promień zasięgu? Tu jest od kolegi Jacka pytanie. Realny promień zasięgu urządzeń V1000 pracujących w trybie punkt-wielopunkt, no to jest jakieś 250 metrów. Jeżeli mówimy o urządzeniach V3000, tych klienckich, no to mówimy o zasięgu do kilometra maksymalnym. No tu możemy wspomnieć też, że mamy takie próby, co toczymy w tej chwili ciągle jeszcze z dyszem do zwiększającym wzmocnienie dla urządzeń V1000. No i tutaj mamy takie doświadczenia, że do 500 metrów takie linki udało nam się rozciągnąć. Czyli V1000 podłączone do V5000 z 40-centymetrowym dyszem. Bez tuningu firmware'u w urządzeniu pozwalają na pracę do 500 metrów. Czyli ja też chciałem, Sebastian, żebyś też powiedział, że to tak naprawdę te zasięgi, które mówisz, to są zasięgi takie, powiedziałbym, prawie można powiedzieć gwarantowane, czyli takie, które Cambium mówi, że nic nie powinno się na tych zasięgach wydarzyć. Aczkolwiek wiemy już z doświadczeń tutaj też w polu, że te zasięgi czasami są nieco dłuższe i mamy Tak. realne komercyjne wdrożenia, gdzie te zasięgi są dłuższe, tak jak w przypadku, nie wiem, 2370 metrów, dobrze pamiętam, gdzie 384 mieliśmy, tak, pracując. 384 dokładnie i Całkiem nadal nieźle pracując pracując. przez Tak, kilka całkiem. miesięcy, tak. Więc jakby Tak. podajemy te dystanse są, które Sebastian podał, te takie jakby gwarantowane, to są dystanse, gdzie chcemy uzyskać najwyższą modulację cały czas. To jest jakby ostatni element, gdzie mówimy o właśnie najwyższej modulacji. No i pojawia się tutaj drugie pytanie jeszcze. Czy mówimy tu na przykład o opadach śniegu? Przy tych zasięgach, rozumiem. Tak, no tutaj bierzemy pod uwagę, tak, to jest to, właściwie to odpowiedziałeś na to pytanie, że my urządzenie klienckie możemy powiesić i na 380 metrów, tak, jak będzie gęsty śnieg, prawdopodobnie będzie miało krótkie przerwy, bo akurat w zimę tego urządzenia nie testowaliśmy na tak dużym zasięgu, więc te nasze konserwatywne tutaj odległości 250 zakładają dostępność łącza na poziomie 99,99, tak, czyli że jakkolwiek, że to łącze się prawie nie zrywa w ciągu roku. Ono może spaść, na nim prędkość do 350 megabitów w którymś momencie z tego 1 gigabita. Mówimy o tysiączkach, tak? Z tego 1 gigabita, który ograniczony jest jakby portem, może spaść nawet do 350, ale zakładamy zasięgi, przy których nie ma zerwań łącza, niezależnie od warunków pogodowych. Dokładnie. Jest jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy jest szansa uzyskać symetrycznie ruch rzędu na przykład 30 megabitów na 30 megabitów? Czy raczej producent preferuje ruch wieloklientki? Nie bardzo rozumiem pytanie, ale generalnie system jest w pełni symetryczny w tej chwili. Mamy podział 50 na 50. No to jest związane z tym, że my preferujemy, jakby w pierwszej kolejności zakładamy rozbudowy sieci takich meszowych. Stąd jakby mamy podział 50 na 50, czyli pojedynczy sektor bazy w pełnej modulacji to jest 1,7 gigabita TCP na 1,7 gigabita TCP ruchu. Sumarycznie Czyli 3,4 gigabita ruchu z bazy, z jednego sektora. odpowiadając, 30 megabitów to nie stanowi tutaj żadnego wyzwania w żadnym z kierunków, a system jest tak naprawdę systemem symetrycznym na dzień dzisiejszy. W przyszłości zakładamy, że ten ruch może być asymetryczny, kiedy będziemy mogli to ustawić w systemie.
Tak, na dzień dzisiejszy, no 30 na 30 to jakby nie możemy do tego zejść, bo przy najniższej modulacji, czyli MCS2, to mamy 350 na 350. Jaki, kolejne pytanie, jaki maksymalny zasięg można osiągnąć między urządzeniami V3000? Rozumiem, że mówimy o punkt V3000. No, my uważamy, że przy pełnej jego przepustowości tego linku około 1,5 kilometra, czyli mamy 1,7 gigabita TCP per kierunek, to jest 1,5 kilometra. Jeżeli pozwalamy temu, zakładamy spadek tej, że może następować spadek poniżej 1 gigabita, czy do 1 gigabita, to myślę, że do 2 kilometrów to jest bezpieczny link. Sebastianie, jeszcze bym wspomniał, o czym nie wspominałeś, bo to jakby w kwestiach roadmapu, ale to już bardzo bliskiego, to jest między innymi możliwość zastosowania tych właśnie urządzeń jako failover, czyli takich urządzeń, które będą mogły jako backupowo pracować po prostu z urządzeniami V3000. Tak, więc aktualnie ta wersja firmy, no to my to pracujemy z wersją beta, tak? Może to też nie był najlepszy pomysł, żeby pracować z wersją beta oficjalną. Ona już ma zaimplementowane mechanizmy ewentualnego podtrzymania linku, na przykład urządzeniami 5-gigowymi. Ten port AUX ma wyjście. Jest przygotowany na to, że będzie zasilał na przykład nasze urządzenie Force 425 i w momencie, gdy zanika nam z powodów pogodowych sygnał ten 60-gigowy, to automatycznie ruch zostaje przekierowywany na port ten AUX i wtedy urządzenia Force 425 podtrzymują ten ruch. To się dzieje w tej chwili. Ja tego nie testowałem, ale wiem, że software już w tej chwili jest gotowy na autosens tego ruchu, czy jest połączenie, czy nie ma. Jeżeli jest tracone, to przełącza komunikację na port ten AUX-owy. No i tu dostaliśmy informację, taki feedback, że w takim razie to jest fajne rozwiązanie i z tym się w pełni zgadzamy. Nie widzę więcej pytań, Sebastianie, więc myślę, że to pora chyba, żebyśmy zakończyli, nie przetrzymywali dłużej. Tak, więc zakończymy. My obiecujemy ze swojej strony, że ten temat tutaj wyjaśnimy i na forum napiszemy, co się wydarzyło. Dla osób, które brały udział w webinarze, wyślemy link do tego forum, żeby sobie mogły przeczytać ewentualnie, co takiego się wydarzyło, że nam to nie zadziałało. To może tylko jeszcze, bo tutaj pytanie, jeszcze nie pytanie, ale takie informacja, że sprzęt na testy. Proszę Państwa, może inaczej. Mamy do końca roku, mam nadzieję, że nam się uda przedłużyć tą akcję, ale mamy do końca roku tak zwaną wersję tego systemu, tak zwany starter pack, który oferujemy przez naszych dystrybutorów. Sprzęt jest dostępny tu na miejscu, każdy z dystrybutorów sprzęt posiada. Co w takim starter paku jest? Jest to, my o tym informowaliśmy, ale może niektórzy nie doczytali. Mamy zawsze stację bazową V5000, dwie końcówki V3000 i dwie końcówki V1000, czyli można dowolną konfigurację, punkt wielopunkt, punkt sobie z tego zrobić. Co jest istotne, ten starter pack jest naprawdę w rewelacyjnej cenie. To nie jest nawet dobra cena, to jest rewelacyjna cena, gdzie prawie mamy jakby od standardowych cen schodzimy prawie 50%, więc takich cen standardowo nie oferujemy. Więc warto spróbować teraz wziąć sobie taki starter pack, nawet uruchomić. Ja bym zachęcał nawet do uruchomienia tego nie w warunkach nawet wiosennych, gdzie już będzie nie mniej śniegu, ale w takich właśnie utrudnionych warunkach po to, żeby sprawdzić, jak się zachowuje w tym najtrudniejszym tak naprawdę elemencie pogodowym, jaki mamy obecnie. Także zachęcamy do końca roku, te starter paki są dostępne. Trzeba szybko działać, bo tu my musimy całą procedurę przy takim starter paku z dystrybutorem przeprowadzać. Ale ona jest bardzo szybka, więc zachęcam do tego, żeby można było sobie takie starter paki ściągnąć, zobaczyć, jak to działa i dalej zastanowić się właśnie nad tym, jak dalej można taką sieć rozbudowywać. Bo system naprawdę się dobrze sprawuje i ma z wszystkich miejsc dostajemy tak naprawdę dobry taki feedback, że to działa. Dobrze, a jeszcze pytanie pojawiło się w międzyczasie. A czy sprawdza się wersję softów na obu stronach, musi być taka sama, etc.? No, to tak jak zwykle jest, tak, że czy mówimy o dzisiejszej tutaj konfiguracji, czy ogólnie, bo to.
odpowiedz na jedną i drugą wersję. Dobra, Powiedz nie, no generalnie staramy się spokojnie. mieć to samo i sugerujemy to samo, aczkolwiek no wiemy, że nawet do tej wersji ostatniej bety, wersja 1.1 pierwsza tego general release'u się pojawiła, też się podłączały urządzenia, tak? Więc nie ma takiego stricte wymagania, że musi być jednakowa, aczkolwiek no zalecany jest, jak się podłączy urządzenie, to zalecany jest upgrade, tak? No dobrze, Sebastianie, ja myślę, że pora kończyć. O właśnie, mamy tutaj właśnie udanego weekendu, więc z naszej strony, Sebastianie, zakończamy. Tak, ja też uważam, że to czas z naszej strony zakończyć. Trochę to nam się, zdecydowanie nam się to nawet rozciągnęło. Ja tu sobie jeszcze jeden myk zrobię w międzyczasie, ale ten myk wymaga niestety restartu, czyli wyłączenie tego bridge'a też wymaga restartu urządzenia. Ja go wyłączyłem. W tej chwili, za chwilę sobie go włączę, zobaczymy, że to nie podniesie tego mostu L2, to obiecuję, że tak czy inaczej na forum napiszemy, co się wydarzyło, że nam to w końcu zadziałało. Ja bardzo dziękuję za uwagę. W takim razie za tydzień zapraszamy na taki krótki webinar półgodzinny o naszych switchach, o konfiguracji automatycznej switchy naszych, które pozwalają fajne rzeczy robić, zwłaszcza w przypadku takich projektów, gdzie instalujemy Wi-Fi czy wideo monitoringi, takie enterprise'owe różne rozwiązania, które wiemy, że wszyscy z Państwa tak naprawdę robią. To ja dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Sylwestrowi tutaj za wsparcie i życzę udanego weekendu i zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.